Reużytkownia w Opolu to kopalnia prawdziwych skarbów. No i jeszcze jest czas, jeśli komuś brakuje bombek, czy ozdób świątecznych, czy innych gadżetów, może tutaj przyjść. Dzisiaj reużytkownia jest jeszcze czynna, w Wigilię już jest zamknięta, ale jak to wygląda? Trzeba coś przynieść na wymianę? Co cieszy się największym powodzeniem w tej chwili, bo przed świętem macie tu duży ruch? Oczywiście, dzień dobry. Zasada jest taka, że tak, trzeba coś przynieść na wymianę, ale mamy taki szczególny teraz czas przedświąteczny, więc jeśli chodzi tutaj o te ozdoby świąteczne, myślę, że jesteśmy w stanie się tutaj podzielić, ponieważ chcemy, żeby właśnie mieszkańcy mogli sobie stworzyć taki klimat świąt, tak, do spędzenia właśnie w gronie rodzinnym, więc myślę, że jeśli chodzi o ozdoby świąteczne, można też przychodzić, można, powiedzmy, pominiemy, tak, dzisiejszy taki wyjątkowy dzień szczególny, więc bez wymiany, natomiast trzeba pamiętać, że takie właśnie miejsca funkcjonują poprzez właśnie wymiany, tak, bo właśnie ideą tego miejsca jest właśnie, żeby mieszkańcy przyczyniali się, przynosząc te rzeczy i dając tym przedmiotom drugie życie. To jest właśnie też taka zasada. Ale mówię, to jest wyjątkowy czas, dzielimy się, więc jak najbardziej zapraszamy mieszkańców. Jeszcze dzisiaj do godziny 16, tak jak właśnie pani powiedziała, jesteśmy dla państwa tutaj w reużytkowni. Czyli zapraszamy w reużytkowni promocja, czyli wszystkie ozdoby świąteczne bez wymiany.